Kasia właśnie ogląda zegarki. Kasia, o to zobacz, jaki jest ładny różowy. A to jest taki fit, wiesz? No tak, no to jest tylko taki do liczenia kroków. Ale do dzwonienia. Do dzwonienia? On nie, on musi być połączony chyba z telefonem, mi się wydaje. A ten, który miał, on nie musiał być połączony. A to nie był taki, był w ogóle. To nie są te. Te wszystkie są połączone z telefonem. To jest smartwatch. Ale on też jest połączony z telefonem. Ale to już idziemy, mój zegarek po prostu by nagrał. Ten jest ładny, tak jak mój, nie? No, tylko to jest nowszy. No, ale to jest z innej firmy po prostu. No to ja nie chcę. Nie chcę po tylu. A zaczekaj, tutaj są fajne. To Paula przecież patrzy. A to Paula są te ludziki, nie? On zbiera tak. Ma jednego tylko. Jednego ma, no. Nawet chyba go nie rozpakował, mi się wydaje. Rozpakował. Tutaj kosztują 16 euro, ale chyba w tym Müller były tańsze, po 12, nie? Tak mi się wydaje. Będziemy zobaczyć jeszcze tutaj. Kasia oczywiście patrzy na urodziny, ale fajne lampki. Kasia ma... No, to jest fajna, naprawdę lampka. Ale widziałam fikę. Tu są jeszcze takie ludziki. A to chyba podróżka. Tak? W ogóle nie wiedziałam, że... Ale fajny kubek. W ogóle nie wiedziałam, że te takie jakby zabawki są też w Media Markt. Pluszaki. Zobaczcie pluszaki. Albo tutaj. O, tutaj jest seria Harry Potter. Tam też ludziki. Ale zaraz idziemy do naszego Müllera jeszcze patrzeć. O, tutaj zobaczcie Pikachu. Nie, Pokémon. No tak, Pokémon, a to jest Pikachu, nie? Czy to? Ten żółty. O, a tutaj Lego i gry planszowe. A my lubimy grać, nie? Już dawno nie graliśmy w żadną z gier planszowych. To nie dla nas. Dla mnie to taty. O, to by Paulo chciał. A, może na sekundę. To by Paulo chciał, bo to jest jego ulubiona bajka. Jezu, ile. To są w ogóle filmy, nie? Właśnie ja też nie wiem, czy jeszcze kupują. Teraz jak w tej dobie, jak ma się Netflix, nie? Masz Netflix, masz Amazon Prime, no właśnie, Disney. A zresztą jak oglądasz raz, to ci się nie chce. O, słuchajcie, byliście na tym. Super, my byliśmy w kinie. W Polsce byliśmy w kinie i powiem wam, że rewelacyjny. Tak pięknego tylko, filmu to ja w życiu tylko widziałam. Trochę namieszali, bo w tym filmie on miał tylko mamę, a w tym na Netflixie to ma tylko tatę. Aha. Więc trochę namieszali. No ale generalnie jest bardzo piękna muzyka i w ogóle cudowny film Wonka. Śliczny. A my dzisiaj znowu w Reutlingen i dzisiaj lecimy za prezentami dla Katarzynki. Kasia sobie sama będzie wybierać, cóż to ona chce dostać na urodziny, więc idziemy. Sobota w Reutlingen. Kasia, weź, bo trzęsę. Tutaj są takie włoskie ciuchy. Z tej strony. A my idziemy do Müllera. Podążamy prosto oczywiście. O, poczekaj, Kasia, Calzedonia. Uwielbiam Calzedonię. A tu jest jakaś ba. Taki sklepik. A jak kupimy, to pójdziemy na naleśniki. O, tu właśnie, moi drodzy, są naleśniki dobre. A tutaj jest Vero Moda i Jack Jones. Ja w ogóle kiedyś jeszcze w Polsce kupowałam z Vero Mody ubrania. Bardzo mi się podobało. A tu jest Intimissimi. Też lubię. Teraz wam pokażę H&M. H&M duży i pan ochroniec. Tutaj DM. Coś miałam kupić w DM-ie i zapomniałam. A, już wiem. W DM-ie muszę sobie kupić olejek do zmycia makijażu, bo ja robię takim olejkiem specjalnym. Tutaj jest takie fajne sklepiki na urodziny właśnie, Kasia. Balony można kupić.
kupiesz. A tutaj jest taki mały sklepik Chibo. Ale w Metzingen jest naprawdę tak wielki, że aż szkoda. No i tutaj Bijou Bridget. Uwielbiam ten sklep. Świetne kolczyki mają. Footlocker. Buty. Street One. Też fajne ciuchy. Naprawdę super ciuchy. Rituals oczywiście. Podoba mi się wystrój Ritualsa. Naprawdę robi wrażenie. Tom Tailor. Ale teraz się pozmieniało. Więcej marek doszło. Tam jest w ogóle Douglas. Też lubię. Żałuję, że nie ma tutaj Sephory. No i oczywiście dochodzimy do naszej galerii Müller. Wchodzimy. Galeria w ogóle zawsze tak ładnie pachnie, jak się do niej wchodzi. To jest New Yorker i Paula, ulubiony sklep. Paula lubi ten sklep. No właśnie. Paula, nie? Mówię jej, że kurtka super. Polecasz. O, zobaczcie, tutaj dla chłopaków. Paulo, by ci się podobała taka kurtka? Taka, co on ma? Taka kurtka, ta jasna. Nie, nie bardzo. A spodnie? Z takimi przeszyciami? Nie wiem. Też nie. Też nie raczej. O, już na Halloween tam stoi taki jeden. O, Cecin też jest taki. Paulo czyta oczywiście mangę i szuka dla siebie coś do przeczytania. Masz coś fajnego? Dużo tego. Nie ma. Tu nie ma? Na tym drugim chyba jest, co? No to chodź. Tutaj. Teraz wam pokażę. Tu są znowu te figurki. A tutaj są po ile? Po 15, a tam były po 17 chyba. Tutaj znowu mangi. Ten fajny, z tymi oczami. Teraz też już nie ma. Nie ma? A co chciałeś? Które? Ja już nie ma, kiedyś było. Które pełno chcesz? To. To? Weź. Co? No już wracamy z zakupów. I oczywiście Kasia troszkę sobie kupiła i kupiła też na konkursy, na urodziny, także potem będzie... Potem oczywiście wam pokażemy. Nie, można też pokazać, ja się tak? Ty pokażę. Bardzo. Bardzo mi przyjemnie, rodzina z Polski, no coś tak. Podobnego. Też można po polsku rozmawiać. Do widzenia. Do widzenia. Miłego weekendu. I kupiliśmy właśnie dla Kasi na urodziny takie różne rzeczy. I co zrobimy z tym? Potem wam pokażemy oczywiście. A teraz idziemy w drugą stronę. O, w tą stronę. Idziemy już w tą stronę do samochodu. Pokaż Pedro torbę. Nasza torba z Millera. Pełna torba. Mama, a są naleśniki otwarte? O, Kasia jeszcze chce naleśniki. Kasia to jest wieczny godomorek nasz. Idziemy, bo nie mówię. A tu Paulo, proszę, kupił sobie Fantę, którą oczywiście... Mi smakuje. Kasi smakuje, bo Paulowi nie, niestety nie. No i zobaczcie. Tutaj sobie jedzą na ławeczce. Lubię tą ulicą chodzić. Pedro, lubisz tą ulicą chodzić? Co? Lubisz tą ulicą chodzić? No, lubię, jest fajna ulica. Mi też się podoba. Ogólnie jest dużo ludzi. Dzisiaj w ogóle taki fajny, ciepły dzień, powiedziałabym. Dzisiaj zrobiło lepsze, było rano, było tragiczne. No więc właśnie. Padało cały czas, zimno, no. I teraz lepsze. Muszę trochę przerwać, bo muzyka. Teraz ciągną nas tutaj do Miraval. Pokazywałam wam wcześniej. I Kasia i Paulo chcą naleśniki.
sobie zjeść. No dobra, to lećcie. Kupujcie te naleśniki. Wiecie, jak to jest. Nieważne, jaki dzień. Powszedni, czy też nie. Ale jak trzeba pracować, to trzeba pracować. I tu już ten pan się przygotował na wyjazd. O, opuszcza nasz dom. Co potem się pracować w niedzielę, no to jest takie życie pracownika. Życie pracownika, niewolnika. W niedzielę też musi jechać. No. Zaraz wam pokażę, co on tam ma w tej walizce swojej. Pedro, otwarty jest samochód? Otwórz. Chcecie zobaczyć walizeczki Pedra? No. Zaraz pokażę wam. O, zobaczcie, buty w rękę. Buty w rękę. Otworzysz autko, pokażesz swoje walizeczki. Już walizka spakowana na wyjazd. A te buty nie są potrzebne? To też. Ale jeszcze kółko robimy, nie? Mówiłeś? No, szybko. Teraz jeszcze kółko zrobimy. Idziemy na spacer. Zobaczcie, tutaj dziewczynka jedzie. Jeszcze tego hamulca nie masz, nie? Kasia hamuje na trawie. Hamujesz na trawce, Kasiu? Tak. No właśnie. Ale... ale w ogóle dzisiaj jest piękny dzień, muszę wam powiedzieć. Piękna niedziela. Można by było gdzieś pojechać, ale oczywiście niewolnik musi do pracy. Musi jechać, więc nigdzie nie pojedziemy. Sami pojedziemy z Kasią i z Paulem. Zaraz się gdzieś wybierzemy, bo szkoda takiego pięknego dnia, oczywiście. A dom, słuchajcie, który tutaj wam mówiłam, że został opróżniony, to właśnie nie wiem teraz, czy on już został sprzedany, czy on jest przygotowany na sprzedaż i dlatego został opróżniony, bo są dwie opcje. Ale jeszcze nic nie widać, bo coś się tam robiło. Gdzie idziemy, Kasieńka? Właśnie idziemy kupić prezent dla Kasi, ale jeszcze nie będziecie wiedzieli co. Dopiero potem wam pokażemy, nie? Tak? O, Kasia idzie. Paulo. Jesteśmy w Mediamarkt. My dzisiaj tak na szybkiego, zobaczcie nasze jedzenie. Pedro, gdzie je kupiliśmy? W Kauflandu. Koło Kauflandu, nie, to nie w Kauflandzie, koło Kauflandu. Moi drodzy, to jest kurczak z Rożna. Nie wiem, czy jadaliście, bo jakieś jadałam. No zobaczmy jak ten, ale trochę posmakowałam. Był dobry, naprawdę był dobry. A tutaj nasze zakupy, zobaczcie. Dwie siatki zakupów. Będziemy robić takie ciasto. Będziemy robić takie ciasto dla Kasi na urodzinki. I do tego właśnie pewne składniki są potrzebne, jak na przykład szlagzane, czyli taka śmietanka do ubijania. Kupiliśmy też na jutro, na obiad, Schweinfilet i to jest polędwiczka taka. Kupiliśmy też popcorn, bo będziemy robić z naszej maszyny, którą mamy, pomidory, banany, bo do tego ciasta są potrzebne właśnie banany. Kupiliśmy też, zobaczcie co my tu kupiliśmy, wow! Kabanosy klasyczne Starczyńskiego, kabanosy i jeszcze do tych ciast oczywiście masło takie kupiłam, dwa, coś kosztowało dosyć sporo, to Paulo sobie Pringlesy kupił i nasza Kicia lubi te z szeby, tylko że ja kupiłam jej w sosie, ona już tu idzie, idzie już tu, bo to na wieży to jest jej. Ja kupiłam jej w sosie, ale ona lubi w galaretce, ale to też zje. No i zobaczcie tu jeszcze mięsko, pierś z kurczaka znaczy się, nie? No i tutaj w drugiej torbie oczywiście jajeczka, bo też uwielbiamy. Tym razem kupiliśmy, znowu dla Paula salami i
takie salami rustico. I kupiliśmy też takie kiełbaski. Te akurat mi smakują. I kupiliśmy jeszcze takie kiełbaski. No i dzieci lubią berlinki. I były w Kauflandzie berlinki polskie. Więc się cieszą. Ale słuchajcie, słuchajcie. Zobaczcie, co my tu mamy na kolację. Pokażę wam. W Kauflandzie mają takie stoisko. Właśnie sushi i zobaczcie, to jest najlepsze sushi. Słuchajcie, to z ogórkiem i to jest łosoś. Przepyszne, po prostu uwielbiam. Nie brałam patyczków, tylko jeszcze sosik. Sosik oczywiście jest w takim czymś dawany, a firma jest taka, Sushi Circle. Bardzo dobre. Jak mieszkacie tutaj, to polecam, kupujcie. No i co tu jeszcze kupiliśmy? Chlebek. Taki wzięłam. Chlebuś. Zobaczymy, czy będzie dobry. I jeszcze do dekoracji tych babeczek, bo będziemy robić babeczki z Kasią, więc do dekoracji takie pianki. I co tu jeszcze? Tu widzę w ogóle jakieś chipsy. A, nie wiem jak wy, ale moje ulubione chipsy to są winegre i właśnie takie kupiliśmy też. No i co? I tu jeszcze dla Kici. O, Kiciulka, zobacz, co tu Paniusia ma dla ciebie. Tak, miam, miam. Ty lubisz, to dla ciebie. Ona po prostu uwielbia. Uwielbiasz, nie? O, już policzkiem ucierasz. Zaraz jej damy do miseczki. Zobaczymy, jak ona tutaj będzie jadła. Co pan robi? Przygotuję na córkę urodziny balony. Ona bardzo lubi. No, pokaż, jakie tam porobiłaś. O Jezu, jaki on malutki. Taki malutki. Taki malutki. A tu już mamy, zobaczcie. Herzlich Glückwunsch. Ale w drugim pokoju mamy coś lepszego. Już wam pokazuję. Happy birthday. I tutaj takie jednorożce. O. O, pękło. Pękło, niestety. Za delikatne. A ty jaką masz maszynkę? Nawet ci się nie chce dmuchać, nie? No, to jest faktycznie. A to jest do balonów, nie? No to jest balonów. Do balonów, fajnie. Zaraz przyjdzie Kasia i zaraz będziemy składać życzenia. Idzie. Pedro, chodź. Czekajcie. Zobacz, co my tu mamy dla ciebie. Dla Kasi. Karteczka. Wszystkiego najlepszego. Dobra, Kasiota. A tutaj tata coś ma, nie? O. Tak, to powiem. O, jaki płaszcz, fajny. A tutaj? Zobacz, Feliz Aniversario. Tutaj dla Kasi. A tutaj taką, ale z butę są geburs, tak? No chodź, Paulo. Teraz Paulo idzie. O, chodź tu bliżej. Jakie fajne. Tu jest Paolo. I co tam Paolo zrobił? O, jaką kartkę. Wow. Paolo. Z okazji urodzin. Ślicznie. No i tam masz coś jeszcze napisanego. Ale fajne. Fajne. Ale słuchajcie, to jest tylko część, bo oczywiście zapraszamy was na takie prawdziwe urodziny, gdzie Kasia pokaże, co dostanie, jakie prezenty i od koleżanek, i od nas, bo to są tylko takie drobiazgi. Tu jeszcze wam pokażę. Przyszła paczka z Polski. Taka dość spora i ona jest od babci. A tu jeszcze są takie drobiazgi, które Kasia sobie wcześniej też wybrała i które chciała właśnie na urodziny. To są też jej właśnie prezenty. Dwie takie kule. O! To jest taka kula Make It Mini Food i tutaj ona właśnie będzie robiła takie malutkie jedzonka, a ta druga
to jest też to samo, Make It Mini Food. No, tutaj coś jest zapakowanego. No i Kasia jeszcze sobie wzięła taką butelkę z filtrem, żeby nalewać wodę, bo ona w szkole, o, tak wygląda, bo w szkole Katarzynka właśnie może sobie wodę brać, ale mówi, że wolałaby jednak ten filtr mieć w butelce. Tu jest water filters. No, no i zobaczymy oczywiście, co tutaj takiego w tej paczce się znajduje, ale oczywiście ja Wam pokażę później. A karton jest dosyć taki właśnie spory, więc na pewno coś fajnego babcia przysłała dla Kasi i potem zobaczymy, co. No, a jeszcze tylko Wam pokażę te nasze drobiazgi na dzisiaj. Tutaj taką gazetkę. Tutaj chyba to jest gazetka, nie wiem zresztą, ale chodzi o to, że takiego konika i takiego lizaka od Paula dostała Kasia. Także brat postarał się, właśnie kupił takiego konika i takiego lizaka. A to są takie drobiazgi z Lego. Kasia do tej pory tam coś układa sobie, ma te swoje zestawy, więc to też jest fajne. No i oczywiście tutaj mamy karteczki wypełnione. Tata też tutaj zrobił i nawet wypisał ładnie. I tu jest od brata, który też wypisał. I szczerze mówiąc widzę, że po polsku napisał. Ciekawe. Katarzynka już się przebrała, słuchajcie. Już jest przebrana, bo ona idzie zaraz do koleżanki. Nie, Kasia? Idziesz się spotkać z koleżanką. Już się przebrałaś w taką koszulę sercową. Kasia lubi w serca, nie, Katarzynka? Tak. Tak. To, no to będziesz miała dzisiaj fajny dzień, prawda? No, super, cieszę się bardzo. A zobaczcie, gdzie jest nasza Kicia? Gdzie jest ta mała Kiciula? Gdzie ty jesteś, Kiciulka? Byłaś już dzisiaj na dwórku, prawda? W truskawkach ostatnio siedzisz. Kiciu, ty w truskawkach ostatnio siedzisz. Co to się z tobą dzieje? Mam kurtkę. Taką jakąś lżejszą kurtkę. Kasia to ma tyle tych kurtek, że to nie wiadomo potem co ubrać. Ja myślę, że albo tą, albo tą, tą. Także Kasia sobie bierze czerwoną kurtkę i zaraz Katarzynkę odprowadzimy do drzwi. Bo Kasia idzie do koleżanki swojej fajnej. Nie, Kasia? Nie. Kasia ma taką fajną koleżankę z klasy i się spotykają tutaj. Nie, Kasia? Będziesz jechała hulajnogą? Tak, tylko ona niestety ma alergię na kota. No niestety, no niektórzy mają alergię, ale to nic. Ale Kasia właśnie idzie się z nią spotkać, trochę sobie po dworzu pobiegają, a potem wróci. I co, Kasia, mogę piec ciasto? Tak. Dobra. No a ja będę oczywiście piekła ciasto dla Kasiuli. Może nagrasz, jak ja nie szpieka. No już nagram, jak upieka. O, Kasia się ubiera. No chodź, tutaj cię odprowadzę. Patrzcie, Kicia też idzie odprowadzić Kasię. Kiciu, ty idziesz odprowadzić Kasię? Ty idziesz odprowadzić Kasię też? Sisi mi się jako pierwsza gratulowała. No pewnie. Ona jako pierwsza się obudziła. O. Pa, pa. Pa, pa, pa. Bierzesz hulajnogę? Tak. To jedź, kochaniutka. Kasia poszła. Tu jeszcze fontanna nasza. Widzicie, jak fajnie? A na zimę to musimy ją oczywiście wyłączyć. Chyba by rozsadziło ją. Jakby wiecie, nie? Zamarzło. Chociaż tu nie ma takiej zimy. Ale nigdy nic nie wiadomo. Także fontanna. Dzisiaj jest taki dzień pochmurny. Wiecie? O, muszę obciąć te wszystkie liście. Ale to już jutro sobie. Pokażę Wam tylko. Zobaczcie, piwonia takie jakieś brzydkie liście dostała, musiała obciąć je. W ogóle wszystko tu w liściach trzeba pozbierać, porobić. Tyle pracy jak zawsze. Tutaj tyle liści nam spadło. Wszędzie liście. A to strażnik. Strażnik tego domu. Strażnik tego domu.
Dobrze, że ty tu siedzisz i pilnujesz. Ty jesteś jednak dobra, kiciulka nasza. No i widzicie, Kasia już poszła sobie i oczywiście pokażemy wam urodzinki, które z Kasią będziemy świętować. Zobaczycie wszystko, ale później, bo dzisiaj ja się zaraz zabieram za pieczenie ciasta, bo chcę zrobić, póki Kasi nie ma, szybko dla niej takiego torcika. I co jeszcze? I co jeszcze, Pedro? A, i muszę jeszcze, słuchajcie, upiec babeczki, które Kasia jutro zabiera oczywiście do szkoły, żeby poczęstować wszystkie, bez wyjątku, dzieci. No i co teraz? Moi drodzy, życzę wam wspaniałej, udanej niedzieli. Wypoczywajcie i no, chodźcie dużo na spacery. Ja to zawsze wam powtarzam, żeście chodzili, żebyście byli uważni na to, jak się zmienia właśnie przyroda, zwracali na to uwagę, żebyście dużo spokoju w sobie mieli, zadowolenia i co? I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!